Jeżeli miałbym wskazać jakiś słodycz, łakoć, który tak jednoznacznie kojarzy mi się z dzieciństwem, no to ewidentnie byłaby to Kinder Niespodzianka. I podejrzewam, że nie byłbym w tym osamotniony, no bo czego tutaj nie lubić? Mamy czekoladę i jeszcze niespodziankę w środku. Ale czy wiedzieliście, że Kinder Niespodzianka to tak naprawdę włoski wynalazek? Że są zakazane w Stanach Zjednoczonych i że konkretne zabawki czy też całe serie można sprzedać za setki albo i nawet tysiące dolarów? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy! Kinder Niespodzianki, jak całą linię produktów Kinder, takich jak Kinder Bueno Country czy Kinder Czekolada, zawdzięczamy włoskiej firmie Ferrero, założonej przez rodzinę Ferrero z północy Italii w roku 1946. I wiecie, jakim gigantem jest Ferrero? Należą do nich takie słodycze jak Raffaello, Ferrero Rocher, Mon Cheri, Giotto, Duplo, Tic Taki, cała masa produktów Kinder oczywiście i Nutella. To właśnie Nutella była produktem, od którego zaczęła się kariera rodziny Ferrero i to właśnie dzięki popularności Nutelli na lokalnym rynku udało im się znacząco rozszerzyć działalność, wkraczając na nowe rynki i wypuszczając kolejne linie produktów. Jeżeli chcielibyście, żebym kiedyś zrealizował materiał na temat Nutelli, no to koniecznie dajcie oczywiście znać w ankiecie. Wtedy bliżej przyjrzymy się historii Ferrero, historii rodziny Ferrero, historii Nutelli i wszystkich kontrowersji z nią związanych. Tymczasem możemy wracać bezpośrednio do Kinder Niespodzianek. Linia produktów czekoladowych Kinder trafiła na rynek w roku 1968 z inicjatywy Michele Ferrero. Był on kluczową postacią w klanie Ferrero, która przyczyniła się do globalnego sukcesu ich produktów. Zmarły w roku 2015 Michele Ferrero był najbogatszym człowiekiem we Włoszech, prześcigając nawet Silvio Berlusconiego, gromadząc majątek o wysokości 26 miliardów dolarów. W roku 2014, według indeksu Bloomberga, Michele Ferrero był 20 najbogatszą osobą na świecie. W każdym razie, to jemu zawdzięczamy również powstanie Kinder Niespodzianek. Od momentu startu linii Kinder, Michele zastanawiał się, w jaki sposób dodawać do słodyczy niespodzianki tak, aby dzieci mogły być nimi zaskakiwane każdego dnia. Rozwiązanie w postaci Kinder Niespodzianek podsunęła mu włoska tradycja świąteczna, a dokładniej wielkanocna tradycja dawania dzieciakom czekoladowych jajek z drobnym prezentem w środku. Co ciekawe, pomysł Ferrero w postaci czekoladowych jajek z niespodzianką w środku, sprzedawanych masowo przez cały rok, nie był początkowo przyjęty entuzjastycznie przez współpracowników, ponieważ uznali, i to też tak dosyć słusznie, że czekoladowe jajka we Włoszech kojarzą się jednoznacznie z Wielką Nocą, więc sprzedawanie ich przez cały rok będzie po prostu nieopłacalne. Pomysł udało się jednak przeforsować, a za jego realizację odpowiedzialny był William Salicie, określany często mianem twórcy Kinder Niespodzianki. Sam jednak zawsze twierdził, że pomysł zawdzięczamy tak naprawdę Michele Ferrero. Salice miał być po prostu odpowiedzialny za wprowadzenie go w życie. Kinder Niespodzianki zostały wprowadzone na rynek w roku 1974 i stały się ogromnym sukcesem, podbijając Europę i część świata, sprzedając się w ilości ponad 30 miliardów egzemplarzy do tej pory. Od momentu wprowadzenia Kinder Niespodzianek dzieciaki przez dekady mogły bawić się tysiącami rodzajów zabawek z mnóstwa serii, tych oryginalnych, ręcznie malowanych figurek jak krokodyle, hipopotamy, dinozaury czy duchy, czy też całej masy serii na licencji jak zabawki z myszką Miki czy Asterixem i Obelixem. Obecnie praktycznie każdy wysokobudżetowy animowany film dla dzieci posiada swoją serię zabawek w jajkach. Ale chociaż Kinder Niespodzianka to przynajmniej w swoim założeniu produkt skierowany do dzieciaków, to przez lata cała masa dorosłych zwariowała na jej punkcie. No bo w końcu kolekcjonerem takich niespodzianek można być w każdym wieku. I tutaj zahaczamy o Niemcy. Często uważa się, że Kinder Niespodzianki pochodzą z Niemiec. Oczywiście duży wpływ może mieć na to sama nazwa, która pochodzi z języka niemieckiego i oznacza po prostu dziecko, ale Kindery w całym szerokim portfolio Ferrero to nie wyjątek. Ferrero nie boi się sięgać obcych języków przy nazywaniu nowych produktów, bo na przykład czekoladki Mon Cheri to po prostu z francuskiego kochanie. W każdym razie Niemcy ze wszystkich krajów najbardziej oszaleli na punkcie Kinder Niespodzianek. Właśnie w Niemczech znajduje się 80% wszystkich kolekcjonerów zabawek z Kinder Niespodzianek i to właśnie do Niemca należy rekord posiadania największej prywatnej kolekcji zabawek z jajek. W języku niemieckim są nawet wydawane specjalne poradniki dla kolekcjonerów i co ciekawe, Niemcy przez długi czas otrzymywali Kinder Niespodzianki z zabawkami o podwyższonej jakości, a wiele serii było ekskluzywnych dla tego kraju. Częścią z nich były metalowe figurki, które swoim wyglądem całkowicie odbiegają od tego, jak zabawki z Kinder Niespodzianek wyglądają obecnie.
Wśród nich można znaleźć figurki muszkieterów, kowbojów czy też rzymskich legionistów. Ale o ile Niemcy pokochali Kinder niespodzianki, tak na przykład w Stanach ich kariera nie była już tak przebojowa. Otóż jajka jako takie były i są nielegalne w Stanach Zjednoczonych z powodu ustawy z roku 1938, która zakazuje dodawania do produktów żywieniowych niejadalnych elementów. Wedle prawa dzieciaki mogły się zabawką po prostu zadławić. I chociaż Stany Zjednoczone przez długi czas musiały żyć bez jajek Kindera, no tam chyba, że ktoś miał otwarty kanał przerzutowy z Kanadą i nie bał się potencjalnej grzywny wynoszącej nawet 2,5 tysiąca dolarów od jednego jajka, to od roku 2017 udało się znaleźć alternatywę w postaci Kinder Joy. Wariantu produktu jajka Kinder, które nie zawiera w sobie niespodzianki bezpośrednio, a zamiast tego całość jest podzielona na część jadalną i niejadalną. Początkowo pomysł ze strony Ferrero na Kinder Joy zakładał jego dystrybucję w cieplejszych krajach, takich jak Indie na przykład, bo dzięki plastikowemu opakowaniu produkt się po prostu nie topił, ale to rozwiązanie pomogło Włochom podbić również amerykański rynek. Zresztą nawet u nas latem Kinder Joy wypiera z większości supermarketów klasyczne jajka, które z kolei zimą królują na półkach. Szczególnie zresztą teraz, w okresie okołoświątecznym, kiedy to produkty Kindera otaczają nas chyba z każdej strony w sklepach w formie limitowanych bożonarodzeniowych edycji. Temat historii Kinder Niespodzianki wybraliście w poprzednim materiale, a w dzisiejszym filmie czeka na Was kolejna ankieta w kartach w prawym górnym rogu. Najbliższy materiał na kanale będzie poświęcony historii Wiedźmina, temu jak od serii książek został przekuty w naprawdę solidną markę, za którą wziął się nawet Netflix. A temat jeszcze następnego materiału powierzam Wam w ankietach. Jeżeli z kolei podobał Wam się ten film, to będzie mi oczywiście bardzo miło, jeżeli zostawicie tutaj jakąś łapkę w górę i piszcie koniecznie, jakimi tematami zająć się w kolejnych materiałach. Ja tymczasem się z Wami żegnam, zobaczcie poprzednie odcinki, na razie.